Cieszę się, że przede wszystkim pomyślałeś o dziecku. Ono nie jest niczemu winne. Widzę, że nie palisz się do tego. To prawda. Przecież resztę życia spędzę u boku kobiety, której nie kocham. Miałeś ochotę się zabawić, więc teraz za to płać. Wcale się tego nie wypieram, ale... Wyszło szydło z worka. Jesteś zakochany w innej? Tak. Kocham inną kobietę. Rozumiem, to trudna sytuacja, ale bardzo trudna. Muszę jednak zrezygnować z własnych uczuć dla dobra dziecka, które nawet nie będzie zdawało sobie sprawy, jak się dla niego poświęciłeś. Mam nadzieję, że uda mi się stworzyć z Rosendą prawdziwy dom. W rolach głównych: Perła, odcinek 160. W pozostałych rolach: Masz rację. Nie ożeniłbym się z tobą. Dlaczego wczoraj nie powiedziałeś Perle prawdy? Nie wiem. Przestraszyłeś się, że cię przeze mnie zostawi? Nie winię cię za to. Kochasz ją. Wybacz, nie chciałem cię skrzywdzić. Nie martw się. Nadal cię kocham, ale jakoś to przeżyję. Ze względu na syna. Gdzie Christina? Dzień dobry. Nie muszę się z tobą witać. Pochodzimy z różnych klas społecznych. Pani jest bogata, ale to ja jestem dobrze wychowana. Przepraszam. Wykorzystam wolną chwilę i poproszę Javiera o pieniądze na zakupy. To odpowiada temu. Cześć, kochanie. Może powiesz swojej sekretarce, że jestem panią Villarreal i mogę tutaj wchodzić bez uprzedzenia i o każdej porze. Spokojnie, siostrzyczko. Jeszcze nie jesteś panią Villarreal, a to jest biuro i obowiązują cię takie same zasady jak innych. Przestańcie się kłócić. Przypominacie rodzeństwo.
Mnie nie przeszkadza, że przychodzisz. O co chodzi? Muszę iść na zakupy i potrzebuję pieniędzy. Ile chcesz? Niedużo. Chyba tyle wystarczy. Zostawię ci jeden. Mam sporo do kupienia. Pracuj. Do widzenia, panie Wścibski. Cześć, siostrzyczko. Z czego się śmiejesz? To dopiero początek. Ona cię puści w skarpetkach. Przepraszam. Nie myśl, że cię przepuszczę. Muszę przejść. Pewnie tak samo myślałaś, kiedy zaczęłaś romansować z Javierem. Co takiego? Nie udawaj głupiej. Wiem, że za nim latasz. Przyszłaś urządzić kolejną awanturę? Powinnaś natychmiast wyrzucić tę fałszywą babę. Nie obrażaj mnie. Nie przejmuj się. Odbiło ci? Ona podrywa mojego narzeczonego. Dlatego mam ją wyrzucić? Tak. Szkoda mi cię, ale nie zrobię tego. Do widzenia. Nie przejmuj się nią. Przypuszczam, że w dzieciństwie wypadła z kołyski i upadła na głowę. Dlatego jest taka głupia. Pewnie tak. Cezar miał jeszcze jedno ubezpieczenie? Doktor Altamirano wykupił polisę na życie, której spadkobierczynią jest jego córka Perła. Nie wiemy tylko, gdzie została zawarta. Dziękuję, to ważna informacja. Kiedy pani do nas wróci? Nie wiem, planuję kupić klinikę i może już tutaj zostanę. Będziemy za panią tęsknić. Ja za wami też. Do widzenia, Steve. Pozdrowienia dla żony. Czyli o to ci chodzi, Mercedes. Jak możesz robić to własnej córce? Jak się pani czuje? Lepiej niż kiedykolwiek. Cieszę się, że leki na cukrzycę działają jak należy. Dlaczego więc mnie pani wezwała? Od wielu lat jest pan lekarzem całej rodziny. Zasługuje pan na premię za swoją pracę. Moje honoraria są dla mnie wystarczającym wynagrodzeniem. Chciałam panu jakoś podziękować. To nie jest konieczne. Przejdę do sedna. Chcę, żeby wystawił mi pan akt zgonu kogoś, kto wcale nie umarł. W życiu nie zrobiłbym czegoś takiego. Nikomu nie wyrządzi pan krzywdy i dostanie sowitą nagrodę. Etyka lekarska mi na to nie pozwala. W takim razie niech pan już idzie. Znajdę sobie lekarza, który doceni Mercedes Santiago. Jeśli zgodzi się zrobić coś nielegalnego dla pieniędzy, to radzę na niego uważać. Tak, Mariano, łącz tylko pilne rozmowy, a resztę zanotuj. Dziękuję. Możemy uznać, że niebezpieczeństwo minęło. Wspaniale. Kiedy go wypiszecie? Jutro, ale już dzisiaj możecie państwo załatwić formalności i zapłacić rachunek. Dziękuję. Nie martw się, za wszystko zapłacę.
ale to mój obowiązek i chętnie to zrobię. Dziękuję. Pójdę do syna. Chciałaś ze mną rozmawiać. Jakieś kłopoty z nowymi projektami? Nie chodzi o pracę. Musisz rozwiązać inną sprawę. Chodzi o mnie? Nie. O Rosendę? Urządziła dzisiaj Christinie scenę zazdrości, ale poradziłam sobie. Tak naprawdę chodzi o ciocię Otilię. Ostatnio jest bardzo dziwna. To chyba moja wina. Nie, raczej nie radzi sobie z życiem. Jest przygnębiona. To naturalne, kiedy wydaje jej się, że nikt jej nie rozumie. Zawsze może ze mną porozmawiać. Ona musi poczuć się szczęśliwa, pożyteczna. Masz rację. Ostatnio niczym jej nie obciążaliśmy. Ale chwilami ma takie staromodne poglądy. To normalne, że pewne rzeczy widzi inaczej od nas. Nie podoba jej się, że nie zgadzam się na ślub Rosendy. Naprawdę? Nie patrz tak na mnie. Biedne dziecko będzie miało stukniętą matkę i ojca wyrokowca. Pewnie urodzi się taki Alexis. A jeśli to będzie dziewczynka? Co sugerujesz? Głupia. Ty jesteś jeszcze głupszy. Zobacz, jakie smaczne. Spróbuj. Monika! Jedz, kochanie. Anna! Telefon. Zawsze to ja muszę odbierać. Tak? Zastałem Patricję? Nie. Kto mówi? Jorge Vallejo. Przygotowuję się do pisania pracy w Bibliotece Narodowej. Może jeszcze panią tam zastanę. Dzisiaj nie pojechała samochodem. Dziękuję. Z kim rozmawiam? Z Giną. Jestem siostrą Patricji. Poszukam jej, dziękuję. Nie ma za co. Dlaczego zrywasz kwiaty? Zaniosę je pani Mercedes. Rzucić je w twarz. Nie wiadomo, co jej jest. Przed chwilą wyszedł lekarz. Nie wygląda na chorą. Ona ma chyba układ z diabłem. Wcześniej była ciężko chora i nic. Spójrz, kto idzie. Jak się miewa moja księżniczka? To dla mnie? Nie, dziękuję. U mnie wszystko w porządku, a u ciebie? Mam zdolnych uczniów. Chętnie się uczą. W przeciwieństwie do Leni, którzy nie chcą otworzyć książki. Co za przemowa? Żadna przemowa. Teraz mi nie uciekniesz. Zmuszę cię do nauki, bo kiedy przyjdą dzieci, nie będzie na to czasu. Zapomnij o tym. Czytam teraz książki dla kobiet wyzwolonych. Przeczytałam już Jak oswoić męża i Oko za oko. Ich autorzy są bardzo znani. Jak mnie znalazłeś? Rozmawiałem z Giną. Rozumiem. Dziękuję, że przyjechałeś. Dzwoniłam, żeby zapytać o pewne sprawy związane z moim samochodem. Ciągle mam z nim jakieś kłopoty. Myślałam, że możesz mi to wyjaśnić. Dziękuję, że mi ufasz. Chętnie opowiem ci nawet o mechanice. Wcześniej czy później wszystkich nas to spotyka. Dlatego zdradzałeś żonę? Nie mówmy o tym. Spokojnie, to tylko słowa. Jeśli Ernesto się dowie, że miałem romans z jego żoną, może mnie zabić. To twoja wina, że przy nim zostałeś.
Dał ci sporo pieniędzy, ale jesteś nikim. To się zmieni. Powiedz, chętnie ci pomogę. Pamiętaj, że jest dwóch na jednego. A co z Alexisem i Perłą? Alexis nie ma doświadczenia. Nie lekceważ go. O Perłę się nie martw. Jakoś usuniemy ją w cień. Dlaczego nie przyszedłeś z żoną? Jest w fabryce. Sprawdza jakość nowych materiałów. Współpraca z Juvenil się układa? Tak. Jutro Alexis dostanie nowe pojemniki. Co ci jest? Źle wyglądasz. Jestem trochę zdenerwowany. Wystarczy jeden kieliszek, żeby to zmienić. Garsona nie ma dzisiaj w pracy, ale ja chętnie państwa obsłużę. Nazywam się Moncho. Dwa koniaki. Co za brak kultury. Ja... Zobaczysz, to cię zrelaksuje. Ale przecież cię nie zjem. Nie o to chodzi. Dziękuję. Do usług. Za sukces twoich pojemników. Na zdrowie. Jak ona może bronić tej głupiej Krystyny? Nie możesz ciągle kłócić się z całym światem. Perła dobrze zrobiła. Dzięki temu nie było awantury. Perła to idiotka. Nie nazywaj jej tak. Czemu jej bronisz? Ponieważ jest uczciwa i sprawiedliwa. Myślisz, że w to uwierzę? Przyznaj się, jesteś w niej zakochany. To w Perle się zakochałeś, prawda? Jak mogłam na to nie wpaść? Podaj mi kombinerki. Dałem ci przed chwilą. Pedro, podaj mi. Gotowe. Cześć, Pedro. Czego chcesz? Byłam ciekawa, jak się miewasz. Przestałeś przychodzić. Po co mam przychodzić, skoro tego nie chcesz? Chcę i to bardzo. To szef, idź już. Dzień dobry. Przepraszam. Co tutaj robicie? Wracajcie do pracy. Też im to powtarzam, tylko plotkują jak baby. To ma być gotowe na dzisiaj. To wszystko na dzisiaj. Wracam do domu. W razie potrzeby dzwoń. Wszystkim się zajmę. Dobrze, że cię widzę. Tak? Może spotkamy się jutro wieczorem, żeby omówić nowe projekty? Nie mogę, mam sporo innych zajęć. Roberto miał do ciebie pretensje? Nie chodzi o to, ale... Rozumiem, nie chcę, żebyś miała przeze mnie kłopoty. Możemy zorganizować to spotkanie wcześniej. Zawiadomię cię. Doskonale. Witam, don Ernesto. Dzień dobry. Wiem, że przeszkadza panu moja obecność, ale mam prawo przyjść po żonę. Przepraszam. Chodźmy. Jest dokładnie tak, jak pani prosiła. To jest akt urodzenia Perły i pani jest wpisana jako matka. Nareszcie. Zmiana nazwiska pani Perły niestety musi jeszcze trochę potrwać, ponieważ trzeba je nanieść po kolei we wszystkich dokumentach.
Najważniejsze, że teraz mogę udowodnić, że Perła jest moją córką. Zależy ci na tym, prawda? Ale nie robisz tego dla dobra Perły. Co robisz w moim domu? Nie chcesz, żebyśmy porozmawiały o tym na osobności? Pójdę już. Usiądź, musimy porozmawiać. Ciekawe. O polisie, którą chcesz odebrać zamiast Perły. Oszalałaś? To ty oszalałaś i dobrze o tym wiemy. Masz dwa wyjścia. Albo pobiegniesz z tym do Perły, albo powiesz, ile mam ci zapłacić za pomoc w realizacji mojego planu. Myślisz, że możemy zostać wspólniczkami? Wszyscy lubimy pieniądze. Przyjechałaś aż z Houston, żeby bronić Perły. Chyba nie chcesz wrócić do domu z niczym. A jeśli postanowię opowiedzieć o wszystkim Perle? Ona nie uwierzy nikomu, kto będzie chciał zaatakować jej matkę. Przesadziłeś. Jak możesz tak się odzywać do Don Ernesta? Jeszcze go bronisz? Nie, ale nie podoba mi się twoje zachowanie. Nie poznaję cię. W porządku, to się już nie powtórzy. Roberto, co się ostatnio z tobą dzieje? Mam dużo pracy. Tylko, że przez cały dzień nawet nie raczyłeś pojawić się w biurze. Ja... Junior powiedział, że jadłeś śniadanie z klientem. Z innym jadłeś obiad, a w kolejce czekał już następny. Dlaczego nie zadzwoniłaś na komórkę? Ponieważ ci ufam i wiem, że o wszystkim mi opowiesz. Czekam na wyjaśnienia. Tak naprawdę byłem u małego w szpitalu. Dlaczego nie chciałeś, żeby Junior mi o tym powiedział? Nie wiem. Głuptas. Myślisz, że obrażę się za coś takiego? Jestem z ciebie bardzo dumna. Kocham cię. Masz rację, Perła bardzo ci ufa. Prawdą jest, że każdy ma swoją cenę. Ile proponujesz i co miałabym zrobić? Skąd mam wiedzieć, że mnie nie oszukujesz? Sama powiedziałaś, że nie przyjechałam z Houston, żeby ratować Perłę i nic na tym nie zarobić. Jeśli połączymy siły, pójdzie nam jak po maśle. A Perłę możesz sobie wziąć i traktować jak własną córkę. Co mam zrobić? Zdobyć akt zgonu Perły. Nie okradłam cię, Pablo. Nie zabijaj mnie. Uspokój się, to tylko sen. Wszystko w porządku. Tak, sen. Kim jest Pablo? To jemu ukradłaś te pieniądze? Mój wspaniałomyślny mąż nawet zapłacił za szpital. A może ten chłopiec to jedno z dzieci, które Roberto po sobie pozostawił w dawnych czasach? Ale śmieszne. Nie porzuciłbym dziecka, gdybym wiedział, że jest moje. Spokojnie. Przepraszam, żartowałem. Przesadziłeś. Wybacz, ostatnio mam kłopoty w pracy. Wiesz co? Co takiego? W nocy znowu śnił mi się koszmar. Co to było?
Pablo wrócił i mnie dusił. Krzyczałam, ale nikt mnie nie słyszał. Pewnie coś ci się o nim przypomniało, dlatego ci się śnił. Dobrze, że to był sen, inaczej umarłabym ze strachu. Nawet tak nie myśl. Bo co? Pedro, pozwól tutaj. Jak się czujesz w tej pracy? Dobrze, ale gdyby miał pan coś lepszego? Nie lubię pracy mechanika. A co jeszcze umiesz? Byłem szoferem. Nie potrzebuję szofera, ale gdybym coś wiedział o takiej posadzie, zawiadomię cię. Dziękuję. Kiedy ślub z Javierem? Za kilka dni. Ledwo starczy nam czasu, żeby kupić suknię ślubną. Przecież masz już jedną. Ale w tamtej miałam wyjść za tego idiotę Roberta, który wystawił mnie do wiatru. Roberto nie był taki głupi. Udało mu się przed tobą uciec. Nawet o nim nie wspominaj. Lepiej znajdź sposób, żeby pozbyć się Edgara. On może zepsuć cały ślub. To prawda. Sałatki dla panów. To wszystko. Dziękuję. Wczoraj zdałem sobie sprawę, jak bardzo szaleję za Perłą. Co ty powiesz? Odczułem satysfakcję, kiedy zobaczyłem wściekłego Roberta. Wiem, że robił Perle wymówki. Nie powinieneś tak postępować. Narobisz sobie kłopotów. Lepiej zajmij się własną żoną. Mam zamiar zdobyć Perłę. Kiedy wreszcie przejrzysz się w lustrze? Wcale nie jestem od ciebie starszy. Postarzałem się tylko na zewnątrz, ale w sercu czuję namiętność dwudziestolatka. Jesteś żałosny. Rób co chcesz, ale pamiętaj, że cię ostrzegałem. Chciałeś ze mną rozmawiać? Tak, babciu. Chodź. Mam ci usiąść na kolanach, jak dawniej? Jeszcze to pamiętasz? Oczywiście. Mam doskonałą pamięć. Co jeszcze pamiętasz? Wspaniałą kobietę o pięknych oczach, która opowiadała mi bajki i grała ze mną w karty. Była bardzo czuła i wesoła. Nie wiesz, co się z nią stało? Wiem. Poczuła się zagubiona, kiedy zobaczyła, że już nikomu nie jest potrzebna. Otacza ją zło. Zestarzała się. Dzwoń w każdej chwili, mam bardzo dobre przepisy. Dlaczego powiedziałaś Jorge, gdzie jestem? Przecież on ci się podoba, nie zaprzeczaj. Chyba tak, ale... A więc do dzieła. Gdyby tata żył, pewnie nieźle bym za to oberwała. Za każdym razem, kiedy się z nim spotykam, mam wrażenie, że ojciec nam towarzyszy. Nie przeszkadza ci to? Wcześniej miałaś na ten temat inne zdanie. Wcześniej, ale jak to mówią, co było, minęło. Powiedziałaś mu, że jesteśmy siostrami. Dobrze, że przyszłaś mnie odwiedzić. Mam tyle pracy. Na wszystko brakuje mi czasu. Dziękuję.
Miło być mężatką, prawda? Tak. Między mną i Rogelio wszystko się układa. A co u ciebie? Rozstałam się z Pedrem. Nie płacz. Wiem, jak ci przykro. To okropne. On nie jest okropny. Mówię o sytuacji. Najgorsze, że on chyba przestał mnie kochać. Czemu tak mówisz? Przed zerwaniem często mówił o jakiejś Eugenii. Chyba mnie zdradzał. Eugenia? Ma na imię tak samo jak ta, którą zabił Pablo. Ale Pablo nie żyje. Nie płacz. Jest taki przystojny. Przystojni są najgorsi. Nie sądziłam, że będę się tak dobrze bawiła. Nie jestem za bardzo rozrywkowy, ale mam swój urok. Roberto znowu nie przyjdzie do pracy? Niech tylko spróbuje. Wczoraj musiałem wymyślać niestworzone historie, żeby go kryć. Boi się, że Perła dowie się o dziecku i będzie wściekła. W końcu musi się dowiedzieć. Takie opóźnianie sprawy tylko pogarsza sytuację. Nie wiem, skąd ten pomysł. Perła jest moją dobrą znajomą, to wszystko. Lepiej już nic nie mów. Znam ją i wiem, jaka z niej wiedźma. Nie ma sobie równych. Chciała mi pomóc. Nawet załagodziła moje układy z Robertem. Miała w tym swój plan. W ten sposób może mieć was obu przy sobie. A ty dalej swoje. Zrozum, z Perłą łączy mnie tylko przyjaźń, taka sama jak ciebie z Carlosem. Już dobrze. Obiecaj mi tylko, że będziesz jej unikał. Już lepiej? Kiedy stąd wyjdę, zabierzesz mnie do parku? Oczywiście. Ale teraz muszę wracać do pracy. Nie idź jeszcze. Puść tatę. Musi iść do pracy. Dlaczego tata z nami nie zamieszka? Później go o to zapytasz. Teraz odpoczywaj. Do zobaczenia. Uważam, że wydatki na kampanię reklamową są za wysokie. Nie lubię robić niczego połowicznie. Wiem, że lubisz ryzyko i zawsze idziesz na całość, ale już raz straciłaś juvenil. Straciłam, ale później odzyskałam. To wszystko, co ma pan do powiedzenia? Mam też nadzieję, że twoje sprawy prywatne nie wpłyną źle na firmę. Co pan przez to rozumie? Mówię o tym, jak kokietujesz Javiera i Ernesta. Co za kanalia. Jesteś już spokojniejsza? Ostatnie dni były dla mnie prawdziwą męką. To na dziecko. Zapłaciłeś za szpital. Wiesz, że robię to z przyjemnością. Nie martw się. Cieszę się, że do mnie wpadłaś. Przychodź częściej. Może następnym razem wybierzemy się do kina z Rogelio i twoim Pedro?
Gdzie jest mój Pedro? Proszę. Nie mam wydać. W takim razie ja stawiam. Nie trzeba. Pójdę do sklepu rozmienić. Dzisiaj ja panu, jutro pan mnie. Dziękuję. 4? Dziękuję. Widzisz, Eugenio nie poznał nas. Ten idiota jest zakochany w Perle. Zabroniłam mu się do niej zbliżać. Nie bądź naiwna. Javier zrobi wszystko, żeby przy niej być. Więc co mam zrobić? Zaalarmuj Roberta. On pomoże ci ich rozdzielić. Dobry pomysł. Jak widzisz, nasze opakowania i pojemniki są na wysokim poziomie. A jak z produkcją? Jesteśmy przygotowani nawet na największe zapotrzebowanie. Jednak Matilde i Fonseca coś potrafią. Czemu ich nie lubisz? Gdybym ci opowiedział, ile każdy z nich ma na sumieniu, nie mam dla nich za grosz szacunku. Proszę. Cześć. Wejdź. Mam nadzieję, że cię nie obrażę. To dowód mojego podziwu. Dziękuję, ale jeśli Roberto albo Rosenda się o tym dowiedzą, oberwiemy. W takim razie to będzie nasza tajemnica. Dobrze, ale nie rób tego więcej. W porządku. Bardzo ładny. Don Ernesto, proszę. Javier, nie masz co robić, tylko zawracać Perle głowę? Przyszedłem do niej w sprawach służbowych i już wychodzę. Mam nadzieję, że mój syn nie będzie więcej ci przeszkadzał. Wcale tak nie było. O co chodzi? O nic. Nie może pani wejść. Już weszłam. Przepraszam. Daj spokój, przecież ją znasz. Co to za cud? Rzeczywiście, dawno tutaj nie byłam. Szukasz juniora? Nie, ciebie. Chcę ci coś powiedzieć o twojej żoneczce. Wołałaś mnie? Już czas, żebym stała się matką i żoną. Odpocznij sobie. Ty też, w razie potrzeby dzwoń. Już wychodzisz? Tak, o co chodzi? Chciałem cię przeprosić za zachowanie ojca. Daj spokój, może był nie w humorze. Wszystkim zdarzają się gorsze dni. Idę, rodzina czeka. Do jutra. Ona nie jest dla ciebie. Tylko dla ciebie, tak? Myślałam, że nie przyjdę. Tak. Ale jestem. Dam ci jeszcze jedną szansę. Co mam zrobić? Wymyśl coś. Spotkajmy się za chwilę w domu. Obiecuję, że lepiej niczego nie obiecuj. Przyjdę, kiedy będę chciał. Dobrze. Do widzenia. Jeśli połączymy siły, pójdzie nam jak po maśle.
A Perłę możesz sobie wziąć i traktować jak własną córkę. Co mam zrobić? Zdobyć akt zgonu Perły. Przeklęta hiena. Muszę otworzyć Perle oczy. Teraz są zadowoleni z pojemników? Tak. Musimy tylko dopilnować terminów dostaw. Zajmij się tym. Chętnie. Felipe, jak dobrze znasz Perłę? Czemu pani pyta? Z ciekawości. Znam ją dość dobrze. Słyszałeś coś o czarnych perłach? To raczej niech pani powie, skąd o nich wie. Przestań mówić do mnie pani. Nie lubię tego. Pan Fonseca może być przez to niezadowolony. Jesteśmy nowoczesną parą. W porządku, ale nie powiedziałaś mi, skąd wiesz o perłach. Słyszałam, jak ktoś mówił o tym w Juvenil. Są bardzo cenne. Pewnie trzymają je w sejfie. Tego nie wiem, ale te perły mają swoją historię. Zapomniałem już, że możesz robić wszystko, na co masz ochotę. Uważaj, co do mnie mówisz. Dobrze wiem, co mówię. Już miałem cię oskarżyć o porzucenie stanowiska pracy. Przepraszam. Wiem, że zostawiłem ci na głowie mnóstwo spraw, ale przez cały dzień byłem w szpitalu. Nie chcę cię urazić, ale czy to na pewno twój syn? Czy kiedy stąd wyjdę, pójdziemy pobawić się do parku? Nie wiem, ile w tym prawdy, ale czuję przez skórę, że tak jest. Kiedy wychodzi ze szpitala? Jutro. I co dalej? Jak to, co? Co chcesz teraz zrobić? Nie wiem. Chyba powinienem go odwiedzać. Kiedy powiesz wreszcie o tym Perle? Twojej żonie. Chyba, że tylko zatrudniłeś ją na tym stanowisku. Cieszę się, że jesteśmy sami. Czasami mały jest bardzo męczący. Ciągle gdzieś biega, wszędzie zagląda. Teraz pewnie siedziałby już w stajni razem z końmi. Nie przesadzaj. To ty przesadzasz. Cześć. Kto to? Poznałyśmy się kiedyś w parku. Tak? Ona też ma dziecko. Cześć. Może się przysiądziesz, ale tylko na chwilę. Poznaj. Niech zgadnę. Alexisa? Skąd wiesz? Nie znam tego żartu. Zjem jeszcze jednego loda. Moncho! Moncho! To jest słynny Moncho? Tak. Poznaj moją żonę Ginny. Poprosimy o lody. Pani też jest w ciąży? Nie. Mam na nie ochotę, to wszystko. Już podaję. Jak tam moje urwisy? Były bardzo grzeczne. Tak samo jak mamusia. Roberto już przyszedł? Nie. Moja mama nie dzwoniła? Nie. Dziwne. Zadzwonię do niej, ale tutaj jest za duży hałas. Mm.
Toniu, jest moja mama? Tak, chwileczkę. Dzwoni Perła. Nie chcę z nią rozmawiać. Powiedz, że boli mnie głowa. Mówi, że jej nie ma. Co za brak taktu. Źle mnie zrozumiałaś. Powiedziałam, że źle się czuję. Dobrze. Nie martw się. Dlaczego nie chciała pani porozmawiać z córką? Nie mam na to ochoty. Nie wtrącaj się. Ostatnio była pani dla Perły taka czuła, a teraz nie chce z nią rozmawiać? Może powinna pani odwiedzić psychiatrę? Tonia? Dobrze, już sobie idę. Wyszłam. Ma ślicznego synka. Gdzie on jest? W szpitalu. Przyszłam tutaj na chwilę, żeby się uspokoić. To coś poważnego? Miał zapalenie płuc, ale niebezpieczeństwo już minęło. Jutro go wypisują. To dobrze. Przyszłaś bez męża? Nie jestem mężatką. Nie bądź wścibska. Przecież nie wiedziała. Wybacz, czasami nie wie, co mówi. Nie chcesz powiedzieć o niczym Perle? Na razie nie. Pamiętaj, że jedno kłamstwo rodzi następne. To błędne koło. W końcu się wyda. To prawda. Jak ci się układa z Josefiną? Interesująca dziewczyna. Chyba znalazłeś kogoś, kto naprawdę cię rozumie. Na dodatek, podoba ci się. Po wyjeździe Indry myślałem, że już z nikim się nie umówię. A jednak, ona jest w tobie zakochana, prawda? Możliwe. Witaj, co słychać? Dobrze. Usiądź, masz jakieś kłopoty? Opracowanie wersji polskiej, Studio Company. Tekst Olga Krysiak. Czytał Marek Lenek.